Szanowni, film na temat kryzysowych sytuacji w restauracjach i o tym, jak tego rodzaju sytuacji nie mieć, pojawi się jutro. Jutro o godzinie 10 na YouTubie, później na Facebooku, później na Instagramie. Temat tego filmu jest konsekwencją głosowania na Insta Stories. Bardzo fajnie, bardzo się cieszę, że jesteście aktywni. To mi pozwala poznawać wasze preferencje. Jak się okazuje, sporo osób też było zainteresowanych innymi tematami, które tam wymieniłem. To mi się bardzo podoba, to powoduje, że już jakiś plan, harmonogram na kolejne filmy jest. Ale ten film w sumie miał się pojawić dzisiaj, ale wczoraj przydarzyły mi się takie rzeczy, że postanowiłem nagrać ten film. Ten film, w którym chcę się z wami podzielić tym, co mi się przetrafiło przez ostatni miesiąc. Ale na szczęście wczoraj mam jakąś wskazówkę, że wszystko powinno być w porządku i że wszystko powinno być dobrze. Wiemy, co mamy, jaką mamy sytuację zarówno w Chorece, ogólnie w Polsce i na świecie. Wiemy, co to jest, nie chcę tego nazywać, ale w wyniku tego czegoś ja też dostałem po dupie. I ja mam świadomość, że wiele osób dostało znacznie mocniej po dupie, aniżeli ja. Tak? Ludzie tracą pensje, ludziom się redukuje pensja, ludzie mają biznesy, które bankrutują, są biznesy, których obroty znacząco jakby spadają, są ludzie, którzy w wyniku tego bankructwa nadal mogą pić szampana, więc nie jest jeszcze tak źle, więc jakby są poważniejsze rzeczy, ludzie umierają, więc ja wiem, że temat jest trudny. Ja też dostałem po dupie, bo moja pensja rzeczywiście uległa redukcji i tu, żeby być precyzyjnym, nie mam najmniejszych zastrzeżeń co do sytuacji. Ja jestem świadomy, że moje umiejętności i moja wiedza gastronomiczna jest do wykorzystania tylko i wyłącznie w czynnym, aktywnym lokalu. Jeżeli go nie ma, to rzeczywiście trudno, żebym na siebie w pewien sposób zarobił. Więc jeżeli ta pensja uległa zmianie, zacząłem się zastanawiać, czy nie jest właściwszą drogą robić to, co kocham, to, co lubię, nagrywać filmy, dzielić się swoją wiedzą i równocześnie znaleźć taką drogę, w której będę jakoś w stanie się z tego utrzymać. No więc po pierwsze mam te umiejętności, że oprócz tego gadania, oprócz tej wiedzy gastronomicznej umiem stworzyć stronę internetową, a jak ktoś umie stworzyć stronę internetową, to już łatwo stworzy sklep internetowy. Więc stworzyłem sklep online, stworzyłem nową swoją stronę, zacząłem nagrywać te filmy dzięki wam i to jest niesamowite i fantastyczna rzecz. Dzięki waszej aktywności w kontekście filmu Petnat ja od wczoraj mam nowego partnera i w tym filmie chciałem wam go przedstawić, bo dzięki tym sytuacjom, że od wczoraj mam nowego partnera, dzięki temu, że dwie osoby wczoraj kupiły mój kurs online kelnerski, którego jeszcze nie ma, będzie 10 czerwca opublikowany, ale w ramach przedsprzedaży dwie osoby, Daniel i Agnieszka, kupili mój kurs kelnerski online, zamiast za 300 to kupili go za 200 w ramach tej przedsprzedaży. No i to są nowy partner, te osoby, które kupiły mój kurs, to jest dla mnie wskazówka, że to była dobra decyzja, żeby jednak zrezygnować z pracy i przejść na swoje, nagrywać dla was filmy, być aktywnym, robić to na 100%, a nie na 50%. Więc to mnie niezwykle cieszy. Za chwilę zobaczycie, kto jest tym nowym partnerem. Za chwilę będzie czołówka z Wine Direct, który jest pierwszym partnerem i za chwilę poznacie drugiego. Bardzo bym prosił, żebyście wyrazili opinię. Podobają mi się mega wasze komentarze. O, tu wklejam komentarz z wczoraj. Jeden chłopak napisał i wpadł na jeden z moich filmów. To mi się bardzo podoba. Każdy wasz komentarz jest dla mnie niezwykle cenny w tej aktywności i działalności. Moim zamiarem jest cały czas dawanie i od teraz, od dzisiaj mogę dawać więcej. Mogę dawać więcej, bo jest ten dodatkowy partner, to mnie niezwykle cieszy, więc przywitajcie go. Dzięki niemu te materiały dla was będą jeszcze fajniejsze, jeszcze atrakcyjniejsze. Ja mogę się temu poświęcać na 100% swojej własnej aktywności, tworzeniu filmów, tworzeniu swoich szkoleń online, sprzedawaniu swojej wiedzy, ale też dawaniu jej za darmo, więc wow! Cieszę się, bo było przechlapane.